Każde słowo jest ważne. Każde słowo. W XIV wieku przeszła przez świat epidemia dżumy zwana czarną śmiercią. Zginęła 1/3 nas, 1/3 ludzkości. I ówcześni właściciele ziemscy, przedsiębiorcy zorientowali się, że nie ma ludzi do pracy. A ci, którzy przeżyli, zorientowali się, że jest ich tak mało, że mogą zacząć stawiać warunki. I to były początki przywództwa w sensie takim biznesowym, kiedy pracodawca zaczął rozmawiać z pracownikiem, bo wcześniej wydawał tylko i wyłącznie polecenia. Dzisiaj mamy podobną sytuację, bo jest coraz większy rynek pracownika. I zawsze trzeba rozmawiać z ludźmi, ale teraz często niektórzy są do tego zmuszeni, bo znajdują wypowiedzenia na swoich biurkach. A dzisiaj jest o tym, żeby nie znaleźć wypowiedzenia od pracownika na swoim biurku. Trzeba rozmawiać z ludźmi, tylko pytanie jest jak? Jak rozmawiać z tymi ludźmi? Ja byłem kiedyś świadkiem rozmowy, która bardzo dużo mnie nauczyła. Byłem wtedy dyrektorem oddziału w jednej z największych korporacji budowlanych świata. Był to oddział budownictwa drogowo-mostowego w Warszawie. Mój oddział liczył 300 osób. I zaczęło się to tak, że zadzwonił do mnie prezes tej firmy na Polskę. Prezes na Polskę i dzwoni, ja tam odbieram, coś jadę, coś załatwię. I mówi, słuchaj Piotr, wiesz, u nas w tej całej korporacji szwedzkiej jest taki zwyczaj, jest taka tradycja, można powiedzieć, mówi, raz w roku SET, Senior Executive Team, czyli cały zespół zarządzający, 12 osób, raz w roku odwiedzają jedną budowę. Jedną budowę, raz w roku, wszyscy razem. No ja tak, żeby jakoś tam podtrzymać rozmowę, no jakieś zainteresowanie wykazać, no mówię, no wspaniała tradycja, mówię. Wzruszony jestem, mówię, no genialne w swojej prostocie, mówię, naprawdę, no, tam coś tam, no, mówi, dobra, przestań cudować, w tym roku padła na Polskę, mówi, i w tym roku to będzie twoja budowa. Zdążyłem zapytać, kiedy? Jutro. Padło na budowę Estakad Bielańskich, to jest 840 metrów obiektu mostowego za 90 milionów złotych wzdłuż Wisłostrady, jadąc w Warszawie w kierunku Łomianek. Potężna budowa. I człowiek może mieć takie pokusy. Przyjadą tak ważni ludzie, a może to jakoś wykorzystać dla siebie? Może ja na tym zyskam? To jest zawsze droga donikąd. To jest zawsze droga donikąd. Na siebie, jako szef, prawdziwy lider, to się bierze porażki. A sukces, bo ta budowa szła z sukcesami, sukces na ludzi. I pomyślałem, że zrobię inaczej. Przyjeżdża ta cała ekipa, te 12 osób, ludzi zarządzających firmą, która wtedy zatrudniała 55 tysięcy pracowników i generowała sprzedaż na poziomie 16 miliardów dolarów rocznie. I zebrałem mój zespół. I zacząłem przemówienie tak. To wielki honor dla nas móc gościć tak znakomitych, znanych na całym świecie w branży budowlanej menadżerów. To wielki honor dla nas. Ale to też wielki honor dla was. To wielki honor dla was, że macie możliwość poznać najlepszy zespół realizujący inwestycje infrastrukturalne. Konsternacja. Możliwe, że między innymi dlatego mój oddział zawsze wykazywał bardzo wysokie wskaźniki w badaniach niezależnego Instytutu Gallupa. Skończyłem prezentację tego projektu. Chwaliłem się teraz.
Skończyłem prezentację projektu i zaczęliśmy przechodzić po tej budowie. Oprowadzałem całą ekipę po tej budowie i w pewnym momencie doszło do rozmowy, którą będę pamiętał do końca życia. Prezes tej firmy, Amerykanin, podszedł do mojego pracownika pracującego z łopatą w ręku, do starszego pana. I zaczął z nim rozmawiać. Tak. On przede wszystkim stworzył taką atmosferę tej rozmowy, żeby ten człowiek się nie bał. Żeby ten człowiek nie miał obaw mówić tego, co myśli. To robią najlepsi. Żeby każdy mógł mówić to, co myśli. To jest jeden z sukcesów w pracy zespołowej. Dać ludziom wypowiedzieć się. I w pewnym momencie on jego pyta, tego mojego pracownika, czy pracowałeś kiedyś dla konkurencji? Tak, wymienił dwie firmy. Powiedz mi, co oni robią lepiej od nas? Co my możemy poprawić? Co ja mogę poprawić w tej firmie? Wyobrażacie sobie? Facet z 11 szczebla w organizacji rozmawia z pracownikiem na pierwszym szczeblu organizacji, z człowiekiem z łopatą w ręku. Co ja mogę poprawić? Ten człowiek, nie to, że on był otwarty na negatywne informacje zwrotne, w ogóle otwarty na informacje zwrotne, bo to prawdziwy lider musi mieć. Ale najlepszy pyta, on prosi o ten feedback, co możemy zrobić lepiej. I pyta, co możemy poprawić na tej budowie. I w pewnym momencie zadzwonił do niego telefon. Ja tę rozmowę tłumaczyłem, stałem bardzo blisko. I on wyjął telefon z marynarki, ten prezes, i ściszył dzwonek i odłożył. I po chwili ten telefon zadzwonił jeszcze raz. I on znowu zrobił to samo. I rozmawiał z nim dalej. I pytał jego o dzieci, pytał jego o rodzinę. I zakończył tą rozmowę. Odszedł kawałek. My się przesuwaliśmy w pewnej grupie osób i mówi do nas, przepraszam was, ale ja muszę oddzwonić. I w nas urosła taka nie wiem, jaka ludzka ciekawość. Kto to dzwonił? Okazało się, że dzwonił prezes naprawdę potężnego koncernu, który wtedy nam zlecał budowę takiego sklepu w Warszawie. Ten sklep się nazywa Złote Tarasy. Największa inwestycja biurowo-handlowa realizowana w ówczesnej Europie. On nie odebrał od niego telefonu, bo rozmawiał z drugim człowiekiem. Ja miałem szczęście też do takiego lidera w Himalajach, jak szedłem na Mount Everest. Taka ekspedycja to jest ponad 100 ludzi. Nas było 9 wspinaczy, do tego 11 szerpów wysokościowych. To są tacy miejscowi, można powiedzieć, górale z plemienia szerpów, mieszkający wysoko w Himalajach. 90 tragarzy, 5 ton ładunku, 2 miesiące akcji, ponad 100 ludzi. To wszystko wymaga lidera. I myśmy mieli niesamowitego lidera. Tym człowiekiem był Christopher Klinke, który w trakcie swojej kariery zawodowej był, uwaga, wiceprezesem American Express. I pierwsze 2 dni spędzaliśmy w Katmandu, w hotelu i on do mnie mówi pierwszego dnia, słuchaj Piotr, ja do ciebie muszę dzisiaj przyjść do pokoju twojego hotelowego i ty musisz mi wszystko pokazać, wszystkie rzeczy, które masz, wypakować i pokazać, co ty masz. Ja mówię, że nie. Mówi, tak, ja mówię, że nie. Mówi, że nie, bo ja mam 40 kg bagażu pieczołowicie zapakowanego przez wiele dni, podpisanego w worka kompresyjnych. Mówi, tak. Dlaczego on to robił? Bo ja byłem w nowej roli, ja byłem pierwszy raz w Himalajach. Nowy pracownik potrzebuje bardzo dużo instrukcji. Osoba, która pracuje długo, która ma już wiele lat doświadczeń, nie potrzebuje instrukcji, ona wie jak. Potrzebuje więcej rozmowy, potrzebuje więcej motywacji. Innego podejścia. Dlaczego on to zrobił? Bo wiedział, że jeżeli ja czegoś nie mam, to mogę to kupić tylko i wyłącznie w Katmandu. A jeżeli się okaże w strefie śmierci na 8000 metrów, że ja czegoś nie mam, to może mi się stać krzywda. Mogą się złe rzeczy podziać w trakcie całej tej ekspedycji. Indywidualne podejście do człowieka. Tam w Himalajach ja wielokrotnie doświadczyłem bezinteresownej pomocy.
bezinteresownej pomocy ze strony Szerpów, ze strony tego plemienia Szerpów, ludzi, którzy tam żyją wysoko. Tam nie ma w ogóle dróg. Tam nie ma samochodów. W trakcie, jak tu jesteśmy, w TVN-ie leci program w tym momencie o jednym z tych Szerpów, który przyjechał właśnie do Polski. Jesteśmy tam razem i opowiadamy o tym, jak tam właśnie jest. W pewnym momencie redaktor pyta, czy ty możesz u siebie w mieście zawołać taksówkę? On mówi, tam nie ma dróg. Tam w ogóle nie ma dróg. I wielokrotnie ze strony tych ludzi doświadczałem bezinteresownej pomocy. To było niesamowite. To była sytuacja, które mnie zaczynały zastanawiać. Podchodzi do mnie Szerpa, tam wysoko w Himalajach, i tam podchodzi mi, poprawia coś plec. Plecak mi źle wisiał, jedną taśmę luzuje, drugą naciąga, jest teraz okej. Tak trochę na zasadzie, jak ja bym do ciebie podszedł na Piotrkowskie i słuchaj, masz odpiętą torebkę, to ci poprawię. Teraz jest okej. I innym razem leżę w namiocie, w obozie trzecim, na 7000 metrów. Tam jest 40% tlenu. Leżę w tym namiocie i łapię. Staram się odetchnąć. Dotarłem do obozu trzeciego. I przy wejściu do namiotu pojawia się Szerpa. Ale cały czas mówię o Szerpa, którzy nie byli z mojej ekspedycji. Nie mieli nic wspólnego z moimi pieniędzmi. Pojawia się Szerpa i bierze sprzed namiotu rękawice, dwie rękawice puchowe, które tam zostawiłem. I wkłada mi je do namiotu, mówiąc, tu bardzo mocno potrafi zawiać wiatr. Stracisz rękawice, stracisz ręce. Przy minus 30. Ale tak się zastanawiam. Ja mam 40 parę lat, nie trzeba za mną nosić czapek i rękawic. Co to są za ludzie? I punktem kulminacyjnym był moment, kiedy jeden z Szerpów niemal uklęknął przy mnie i zaczął mi poprawiać mocowanie raków, mocowanie tych kolców przy butów. Taka taśma mi się luzowała i on uklęknął przy mnie. Ja dzięki moim rodzicom na szczęście nie mam wielkopańskich manier. I czułem się bardzo, bardzo niezręcznie. Tym bardziej, że oni noszą na plecach około 30 kg. Ja bym bez nich tam oczywiście nie wszedł. Ale wtedy się zacząłem zastanawiać, co to są za ludzie, z czego to wynika. Ja dużo jeżdżę po świecie, ja nie widuję tak często takich sytuacji. W Polsce czasami tak, ale nie za często. I schodząc ze szczytu, schodząc z Everestu, szedłem przez te himalajskie wioski i starałem się postrzegać, patrzeć wnikliwie, co jest odpowiedzią, dlaczego oni się tak zachowują. Wróciłem do Polski, internet, zacząłem czytać książki o nich. I w 2015 roku dostałem zdjęcie od jednego z Szerpów. Zdjęcie tak przejmujące. Zdjęcie, które mi dało odpowiedź. Ale zdjęcie tak przejmujące, że wiedząc o tym, że to nagranie gdzieś pójdzie w świat, uznałem, że to będzie nie w porządku je pokazać. Dlatego nie ma prezentacji. Zdjęcie jest bardzo intymne, ale ja wam powiem, co jest na tym zdjęciu. Na tym zdjęciu, to zdjęcie obrazuje małego chłopca, 4-letniego Szerpę, który klęczy na jedno kolano. W ten sposób klęczy na jedno kolano i ramieniem tak ochrania małą dziewczynkę 2-letnią. On ma 4 lata, jest małym Szerpą. Ta mała dziewczynka siedzi na ziemi, jest jego siostrą. On ją w ten sposób ochrania. To zdjęcie zostało zrobione w 2015 roku w trakcie jednego z największych trzęsień ziemi, z jakimi ostatnio mieliśmy do czynienia. Ziemia zatrzęsła się w Nepalu tak, że zginęło 9 tysięcy osób, a 500 tysięcy straciło dach nad głową. I w trakcie tego trzęsienia ziemi, w trakcie, mały 4-letni chłopiec nie ucieka, nie histeryzuje, nie krzyczy, tylko patrzy, że jego siostra się boi bardziej od niego. W związku z czym podbiegł do niej, w związku z czym ochraniał ją własnym ciałem i uspokajał ją swoją obecnością. Bo
pokazujecie emocje. Emocje to odwaga. Pokazywać emocje to odwaga. Co było odpowiedzią? Dlaczego ten mały chłopiec tak się zachowuje? Dlaczego on się w ten sposób zachował? Dlaczego on się tak zachowuje? Dlatego się tak zachowuje, bo jego ojciec się tak zachowuje. A dlaczego jego ojciec się tak zachowuje? Bo jego dziadek tak się zachowuje. Przykład jest najlepszym. Najlepszym, co mamy. Przykład jest zwyczajnie najlepszym, co mamy. Jako liderzy, jako szefowie, jako ojcowie, jako matki, jako starsza siostra, jako starszy brat. A ktoś z was może powiedzieć, nie, wiesz, Piotr, ale ja tak nie będę, ja tak nie, wiesz, ja nie miałem takiego przykładu. Może ktoś powiedzieć, wiesz, ale ja nie miałem takiego przykładu. U mnie w domu było inaczej, u mnie na podwórku było inaczej, a u mnie w pracy było inaczej. Wiesz, ja tak nie umiem, ja nie miałem takiego przykładu. To masz ten przykład dzisiaj. Masz ten przykład dzisiaj. A jak dalej będziesz uważać, że nie dasz rady, to ja powiem, dasz radę na 100%, bo skoro mały, 4-letni chłopiec jest w stanie tak się zachować, to ty też.